Nie możesz być zły i nie możesz być zazdrosny o to, że dziewczyna, z którą się spotykasz, ma masę kumpli. I tak, uważam, że powinieneś być mega z tego zadowolony. No bo dzięki temu poziom twoich umiejętności jest wyraźny. I teraz zobacz, wyobraź sobie, że jedziesz na zawody. Jedziesz na zawody, szykowałeś się. No i przykładowo na tych zawodach, no, jest tylko jeden przeciwnik. No i dobra, wygrywasz te zawody, no ale czujesz ten niedosyt, no nie, wygrałeś, ale jakoś tak jakby to powiedzieć, nie było konkurencji. No okej, fajnie i tak dalej, ale jednak coś jest nie tak, czegoś ci brakowało, pomimo tego, że wygrałeś. W momencie, gdy przykładowo pojechałeś na zawody, gdzie musiałeś stoczyć bitwy z masą ilości przeciwników, przykładowo 100, no to to zwycięstwo naprawdę ma odzwierciedlenie. No nie? Naprawdę jesteś z siebie zadowolony, jesteś z siebie dumny, że rozwaliłeś tylu gdzieś tam gości, no i wtedy to jest naprawdę sukces. I teraz zobacz, w momencie, gdy zazwyczaj nastolatki mają masę kumpli, no nie? Mają masę kumpli, wyjdą sobie z jednym, z drugim, z 10 gdzieś tam na ławkę pogadać, solo i tak dalej. No i przykładowo pojawiłeś się ty, no nie? No i przykładowo, zobacz, tamci goście z nią tylko gadali na tych spotkaniach. Gadali i tak dalej, na koniec przytulenie i takie... Nic więcej. Goście gdzieś tam sobie to rozplanowywują w dalekiej przyszłości, w dalekim czasie, że kiedyś, że może, że i tak dalej. A wyobraź sobie, że ty podchodzisz do dziewczyny, zagadujesz ją, zagadujesz na ulicę, od razu gdzieś tam dzwonisz, ona przychodzi na spotkanie, już na dzień dobry buziak w policzek, bum, no nie? Później gdzieś tam z nią siedzisz, gadasz i tak dalej i nagle starasz się ją pocałować, ona marudzi, że coś tam, że nie i tak dalej, na końcu łapiesz ją gdzieś tam za ryja, całujesz, ona nie, nie, nie rób tak, no nie, po czym wracasz, ona ci gdzieś tam jeszcze pisze jakieś smsa, żebyś tak nie robił, po czym przykładowo dzwonisz za kilka dni do niej, mówić się na kolejne spotkanie, ona marudzi i tak dalej, odmawia, później dzwonisz na kolejne i w końcu przychodzi, no nie, no i zobacz. Ona dzięki temu ma super fajny obraz o tobie. No bo wszyscy tamci z nią przychodzą i gadają. Więc jak ona ma coś poczuć do tamtych gości, jakąś chemię, jak oni tylko z nią gadają. I ona dlatego ich traktuje jako kumpli, no nie? I niech sobie gdzieś tam z nimi gada, niech sobie z nimi siedzi i tak dalej. Pamiętaj, że ja to zawsze mówię, ty z nią działasz, no nie? Pamiętaj, że to ty ją stukasz, ty ją będziesz stukał, a oni będą po prostu z nią siedzieli i pili piwo, no nie? Także ja, jak dziewczyna ma dużo kumpli, znajomych, to jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony. Tylko, że zazwyczaj jest tak, że ci goście mnie nienawidzą, no nie? No bo zazwyczaj jest tak, no, że oni wszyscy do niej, jakby to powiedzieć, podbijali jakoś tak po cichu, partyzancko. A tutaj przyszedł gościu, jakiś random, nie wiadomo skąd, no i laska zaczęła się z nim spotykać, no nie? No i ta dziewczyna zazwyczaj dalej się będzie chciała spotykać z tymi gośćmi, no ale jeśli oni zobaczą, że już panienka, nazwijmy ją, ich koleżanka ma faceta, no to będą się ewakuowali, no nie? Ile, mówię, ile razy miałem tak, że właśnie dziewczyna miała masę kumpli i tak dalej, no i ja się pojawiłem, zacząłem się z nią spotykać, stukać ją i tak dalej, za rączkę i tak dalej, no i dużo jej znajomych nagle się od niej poodwracało, no nie? Czyli fałszywi znajomi, tak naprawdę oni się gdzieś tam, no, partyzancko za nią zabierali, no nie? Dlatego widzicie, jak dużo jest gdzieś tam fałszywych gości, no nie? Ale ogólnie ja nigdy zawsze mówię, ja się zawsze cieszę, bo ja zawsze, jakby to powiedzieć, wybrzmiewam zawsze z taką dziewczyną, no nie? No bo ja siedzę, gadam, działam, buduję połączenie, wiem o czym gadać, wiem o czym nie gadać, wiem jakie tematy nie są w ogóle potrzebne. I dzięki temu gdzieś tam w jej główce, w jej sercu, no, zaczyna po prostu się robić
przyjemnie, no i gdzieś tam zaczynam taką laskę, nazwijmy to, ogarniać, no nie? W momencie, gdyby ta dziewczyna nie miała kumpli, miałaby same koleżanki, no to powiem ci, mogłoby być trudnie, no bo pomimo tego, żebyś super wszystko robił, no nie? Super byś wszystko robił, no to ona by nie miała tego kontrastu, no nie? Po czym ona by stwierdziła, że jesteś najlepszy? Jak ona gdzieś tam z nikim innym się gdzieś tam jeszcze nie spotkała i tak dalej. No i gdzieś tam czasem dziewczyna trafia na super chłopaka, no nie, i tak dalej. No ale przez to, że ona nie ma gdzieś tam innych znajomości z innymi gdzieś tam facetami, no to jakby to powiedzieć, sama sobie strzela, no nie, w kolano. Sama pali czasem takie relacje. I teraz zobacz. I teraz zobacz. W momencie, gdy ona nawet spotyka się z jakimś gościem, który no załóżmy to pocałował ją, no nie, już gdzieś tam zadziałał trochę agresywnie, posłuchał moich podcastów i tak dalej, no ale gdzieś tam dalej jest niedoświadczony, no to taki gościu też siebie sam wyeliminuje zazdrością, rozumiesz? Zazdrością. Ile to powiem ci, ja słyszę, gdzieś tam rozmawiam, jak jestem, spotykam się z panienką, no że po prostu jak miała gościa, to po prostu olała go dlatego, no że zazdrość, zazdrość. To jest najczęstszy gdzieś tam powód, przez który dziewczyny tracą zainteresowanie chłopakiem. Naprawdę. I dzięki temu, że gościu przykładowo popełniał tyle błędów, dziewczyna ma, ja to mówię, dalej kontrast, no bo widzi, że ja tutaj tych błędów nie popełniam, nie jest o mnie chorobliwie zazdrosny, prowadzi, umie tego, no i przykładowo wszystkich tamtych odstrzeliwuje. Bum, bum, bum. No nie? Także, no mówię, nie jest to nic złego, nie jest to nic złego, niech ona sobie nawet z nimi wychodzi na imprezy i tak dalej, jeszcze jej powiedz spoko, to pozdrów ziomeczków, no nie, i tak dalej, super fajnie, niech idzie, no nie, niech ma tych kumpli, niech idzie sama z 5, z 10 kumplami, spoko, no nie. Bo zobacz, ona idzie z nimi na piwo, a ty ją posuwasz. Oni są takimi zapchaj czasoumilaczami, spoko, fajnie, ale ty z nią robisz, co chcesz, no nie? Także, no mówię, nigdy nie bądź zły, zazdrosny, że laska sobie idzie z jakimiś tam kolegami, z kolegą gdzieś tam, bo jeśli zrozumiałeś to, co ci mówię, jeśli dobrze ogarniasz temat, jesteś doświadczony, to uwierz mi, że ci goście tak naprawdę pomogą ci ogarnąć tą dziewczynę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.